Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Niedzieli. Dziś zagramy sobie w grę Year Kung Fu. Kolejna gra mojego dzieciństwa, jedna z pierwszych bijatyk. Pierwsza z bijatyk, w które grałem, bo Mortal Kombat chyba było o wiele szybciej przeze mnie widziane, ale tylko widziane, nie grałem w to. Trzecią taką bijatyką było Soul Edge. Pamiętam, że gdzieś tam po wjeździe na Jantar w sumie nawet chyba tam dwa razy byłem, były właśnie te automaty z tą grą i no grało się w to. Ale Year Kung Fu jest bardzo prostą bijatyką, gdzie nie mamy żadnych kombosów, po prostu nawalamy ręką i nogą. No, niby banalne, bo czterech przeciwników do pokonania, no krótka gra. Rzeczywiście krótka gra, ale w dzieciństwie był jeden taki mały moment, w którym było strasznie trudno. Jestem ciekawy, czy dzisiaj mi się uda to całe przejść, dlatego że trenowałem, a jednak już tak testowałem to z mikrofonem. No i niestety to jest jedna z tych gier, gdzie muszę się naprawdę skupić, żeby to wygrać. Dlatego, że jak tak cały czas pitolę, to wychodzę z rytmu i on mnie napierdziela. Wank jeszcze nie jest jakoś super trudny, on tylko biega, uderza na skija. No i to właściwie wszystko, co robi. No, udało się. To nie było trudne. Szkoda, że mnie raz uderzył, bo jeżeli macie pełne życie i pokonacie przeciwnika, to dostajecie dodatkowy bonus punktowy. No dobra. Mamy Tao, który robi podobne rzeczy co poprzedni przeciwnik. Nie ma co prawda kija, więc jego zakres ciosów jest mniejszy, ale potrafi pluć ogniem. Czyli może nas uderzyć na dystans. No chodź tutaj, łysy grubasie. Nie uciekaj przede mną. Bo o nie. No i teraz mnie wkurzyłeś, bo mogłem mieć bonus, ale nie, oczywiście musiałeś mi to zabrać. I no jeszcze raz. No, zabiłem go. I to jest właśnie, znaczy za chwilę nadejdzie ten moment, w którym w dzieciństwie po prostu poległem na całej linii. Jest to Chen i jego super łańcuch. Po prostu ten łańcuch wydawał mi się wręcz niemożliwy do pokonania. Teraz na szczęście znalazłem na niego sposób. Wystarczy po prostu go przypiąć do ściany, tak żeby nie mógł tego swojego łańcucha użyć. I cały czas być w swojej, w tej pozycji, w której ja teraz jestem, i nawalać go nogą i po prostu on sam zostanie pokonany. Kurde, to było łatwe, ale uwierzcie mi, w dzieciństwie tak patrzyłem na ten łańcuch i mówię, kurde, co ja mam zrobić. Oczywiście dało się ten łańcuch jakoś zablokować. No i w jaki sposób? Chyba ręką miałem to uderzyć. To był ogólnie bonus, więc się nie przejmujcie. Okej, teraz walczymy z Lang, jedyną kobietą tutaj, która nie jest może aż tak trudna, ale jest szybka i rzuca shurikenami, jak się zdenerwuje. W sumie trochę podobna, nie, do tego, nie, do Tao. Tylko że mniejsza i chyba szybsza nawet. I bardziej zwinna, więcej tych ciosów nam zadaje. Trudno jest uderzyć mniejszy cel, nie? To jest taka prawdziwa prawda, nie? Okej, ciebie jak Chena akurat nie pokonam, ale cóż. No, udało się. Nie biję kobiet, ale wiesz, no tutaj musiałem. I to był tak naprawdę przedostatni przeciwnik, bo teraz nam się pojawi Mu. Mu, który ma moc właśnie latania. Czy ja wiem, czy on jest taki trudny? Moim zdaniem to jednak Chen przoduje, jeśli chodzi o wkurzających przeciwników. No, to też jest wkurzające, bo go nie możemy powstrzymać.
ale wolę z nim dłużej powalczyć, niż się, niż po prostu dać się tak głupio przez niego zaskoczyć. Nie. Jak widzicie, pokonałem go bez większych problemów. Znaczy, pokonałem go, dobra. Nie mów hop, nie? Bo jeszcze można zginąć. Okej, okay, jeszcze jej jeden cios, nie? No, właśnie. I chyba już wspominałem, że gra nam się zapętla. Znaczy, niby ją przechodzimy, ale gramy dalej. No, tak jak to w większości arcade'owych gier jest. Więc mamy rundę szóstą. Znowu Wang. Tym razem trudniejszy, szybszy. A, zobaczymy, jak daleko dojdziemy, nie? Już ten jego wyższy poziom trudności jest wyczuwalny. Nie, ale mówię wam. Chen to był boss, na którym ja się zatrzymałem i myślę, że nie tylko ja. Bo jak wszedłem sobie w jakiekolwiek gameplaye, to ludzie właśnie pisali, że no, Chen, połowa gry. Połowa krótkiej gry. I po prostu koniec, nie? Podejrzewam, że tu już nie będzie tak prosto, że sobie po prostu poskaczę i koniec. Tylko więcej strategii tu powinienem obrać. A może i nie. No dobra, to przyszła kolej na Tao. Czy tym razem będzie trudniejszy? W sumie ten cios, który mu zadałem, moim zdaniem był trochę niesprawiedliwy. I wydaje mi się, że jednak to on mnie powinien uderzyć, niż a nie ja jego, no ale dobra. Skoro gra tak zadecydowała, no to co ja zrobię? A! Znowu to samo mi zrobiłeś, znowu to samo. Nie, jednak stwierdzam po dłuższym czasie, że Tao jest najprostszy. Chen po raz drugi. Da się go pokonać w taki sam sposób. Już ja cię zablokuję, gnoju. O ty, chamie. A, widzicie? Tutaj trochę poszedł porozum do głowy. Poszedł trochę porozum do głowy, ponieważ już się nas nie boi, już tak się nie trzyma tej ściany. Ale w dalszym ciągu jest do pokonania. Okej, może teraz lepiej się w tym bonusie sprawię. No, w jaki sposób? Chyba musiałem tam skoczyć. Okej, Lang, czym ty się różnisz? Wydaje mi się, że jesteś szybsza. Ale czy mądrzejsza? Co prawda ty jesteś lepsza, ale ja jestem jeszcze lepszy. Dajcie mi tu jakiegoś tytanowego Janusza, czy kogoś, żebym ja miał równego przeciwnika. No. Serio, czy mi się wydaje, czy ja ją pokonałem szybciej niż poprzednim razem? A na pewno, jeśli nie szybciej, to mniej obrażeń mi zada. Okej, mu. Siemaka. To nie jest tak, że ja tak dobrze gram, tylko po prostu mam szczęście. Wyjątkowego farta. Chociaż nie przy nim. Póki co walka z nimi w ogóle nie idzie. Szlak. Wow, jeden cios mu zadałem. Ej, przyznaję, że teraz, w przeciwieństwie, no, że teraz wyczuwam wzrost trudności tego bossa. Bo przyczynie też był ten wzrost trudności, ale on nie był jeszcze aż taki. Tutaj natomiast rzeczywiście odczuwam, że mogę dostać sromotny wpierdol od niego.
umówmy się, że spróbuję przejść tę grę dwa razy, nie? Czy jestem już na dobrej drodze, znaczy w tym sensie, że jest ostatni przeciwnik, nie? Natomiast na pewno za chwilę zginę. To jest bardziej niż pewne. No fajnie. Runda 10. Powtórka z rozrywki. Dobra mu, teraz na pewno się zabije. Tak, jasne. W cuda wierzysz, człowieku? O, masz w główkę? Jeszcze raz. No szlak. Tu się chyba moja przygoda zakończy, wiecie? Ja nie jestem w stanie go pokonać. Myślałem, że będę miał ja się bałem, że będę miał problem z łańcuchem, a tutaj... Koleś ewidentnie mnie... próbuje dojechać. Niestety. O ile Chen aż tak mocno nie kopie, znaczy... nie na takiej odległości. Tutaj jestem trochę... no jestem po prostu, kurwa, bezbronny. No i... no i co? Aha. Nie no, fajnie. Miałem dwa punkty... nie. Ja miałem dwa punkty życia. Nie, ja miałem jeden, bo zginąłem. To on miał dwa punkty życia i mogłem go pokonać. Dobra, dosyć tego. Ej, serio. To wygląda jakby on był co najmniej 4 razy trudniejszy niż jest, nie? Skąd taka nagła zmiana? No nie baw się w Supermana, tylko leć. Znaczy tylko właśnie leć w moją stronę, prosto na mój but, po całej mi podeszwę. A może właśnie tak muszę zrobić, muszę do niego... podejść i z ręki mu go uderzyć. Może to będzie lepsze. Tylko weź ty nie uciekaj. Czemu? Ej. No, udało się. Ej, to ma sens. Opracowana przeze mnie taktyka ma jakiś tam sens. Nie, żeby mi to wychodziło, ale... aha. Kurde! Jeszcze mam jedno życie. Jeszcze mam jedno życie, więc... zdobędę ten pas. Czarny pas w poniżaniu. Ciebie. W ogóle jakieś kurde mutanty tutaj, jakieś latające. Ja rozumiem, że kung fu, nie, i tak Chiny i tak dalej, ale weź ty idź do pandy, nie? To jest kung fu panda, nie? Weź idź. Tam się najlepiej nadajesz, też tyle jesz. I... no, wreszcie. Dobrze, było ciężko, ale wreszcie się udało. Cel, który chciałem osiągnąć, został osiągnięty. To też mogę się spokojnie pożegnać. I do następnego.